poprzednim odcinku. Tru spotyka znajomego ekologa, który prosi go o przekazanie książki Matyldzie. Zaczyna podejrzewać, że ekolog z nią flirtuje. Po szkole Tru i Skate trafiają na zadymę między policją a grupą antyglobalistów. Ekolog wraz z innymi protestującymi zostaje zatrzymany przez policję. Matyldzie nie udaje się przekonać policjantów, by go wypuścili. Tru urządza jej scenę zazdrości. Nie, to już koniec. Chyba czas się pogodzić z porażką. Chociaż mimo wszystko wolałbym się pogodzić z Matyldą. Góra, dół. Góra, dół. Góra, dół. Dlaczego tak z nią jest? Ledwie poczuję, że jest okej, a zaraz dostaję kopniaka. A to łazi z tym lancerem, a to znajdzie sobie jakiegoś ekologa. Zawsze musi być coś nie halo. Góra, dół. Góra, dół. I tak bez przerwy. A zresztą walić to. I tak wszyscy skończymy w dole. Chyba powinienem założyć kapelę, żeby poradzić sobie jakoś z tym oszustwem. Błędnie zwanym miłością. Na górze róże, na dole syf. I tyle wystarczy na ten temat. Odkąd poznałem Matyldę, olewam próby i koncerty. Dosyć tego. Zakładam nową kapelę. Zioma, nie uważasz, że nawet trochę podobny? Do bałwana? Do ciebie! O, teraz dopiero jest podobny. Yo, ziom, true bałwan! Wiesz, normalnie bym ci tak nie odpuścił tego żartu, ale naprawdę się czuję jak bałwan. Zerwałem z Matyldą. Yo, musisz mieć niezłego doła. I żeby z niego wyleźć, postanowiłem założyć kapelę. Wchodzisz w to? Zaje fajnie, natychmiast! To kiedy zaczynamy? Jak tylko znajdziemy salę prób. To chyba mam pewien plan. Ej! Co ty, no chyba nie chcesz robić prób w starej piwnicy, o której gadał Szufla. Czemu nie? Przynajmniej będzie mrocznie. Dobry wieczór, panie Szufla. Jak leci? Ale zawsze jakoś leci. Raz liście, raz śnieg. A co u was, chłopaki? Mocno was w szkole gnębią? Da się wytrzymać. Czy mi się wydaje, czy trochę żeście przypakowali? No, zaczęliśmy ćwiczyć u tego Chińczyka, co pan mówił. No widzicie? Od razu lepiej. I co, pewnie chcielibyście zrobić pakernię w piwnicy? No, niezupełnie, panie Szufla. To po co przyszliście, chłopaki? Bo chcielibyśmy zrobić w niej... salę prób. No, może być kłopot. Bo nie wiem, czy wiecie, ale w tej kamienicy mieszkają ludzie. Hałas może im się nie spodobać. Spoko, panie Szufla, ma się różne patenty. Wytłumimy salę i nikt panu złym słowem nie beknie. Mówisz? Dobra, poczekajcie, możemy spróbować. No, młodzi, to jest ten klucz i latarka. O, dziękujemy, panie Szufla. Odniesiemy zaraz po wizji lokalnej. No, ja myślę. No, to jesteśmy w lesie. No, może nie dokładnie w lesie, ale w każdym razie w bardzo ciemnym miejscu. Normalnie jest tu ciemniej niż w Lochach czy innej dupie. Mam normalnie przeczucie, że za chwilę stanie się coś zajebiście śmiesznego. Tak, za chwilę spadnę i się połamie, głąbie. I daj takiemu latarkę. No już dobrze, dobrze. Chciałem zapodać trochę nastroju, żeby było... bardziej mrocznie.
O to chodzi, że bardziej już być nie może. Weź, przyświeć tu tą latarką. Tutaj, tutaj, wzdłuż kabla. O. Ale oldschoolowy włącznik, ja nie mogę! Niezły horror, nawet i bez twojej gadki. Weo! Ale zajebista akustyka! Niezłe brzmienie, chociaż na full sobie tu nie pograsz. Spoks, jakoś to wytłumimy. No to zajebiście. Trzeba tylko wymyślić nazwę. A co powiesz na szwalnia? Nie, a dlaczego szwalnia? Bo w tych piwnicach były kiedyś szwalnie. Masakra. No dobra, niech będzie. Ty grasz na basie, ja na gitarze, a na perce... O, kto gra na perce? Nie chcę cię martwić, True, ale w Pochlastowie jest tylko jeden koleś, który dobrze tłucze w gary i jest to... Nie możesz tego powiedzieć? Niestety, jest to Lancer. W takim razie może z powrotem zacznę rysować kruki, bo właśnie zrezygnowałem z założenia najbardziej kultowej kapeli naszych czasów. Zastanów się jeszcze. Może warto pogodzić się z Lancerem? Nie, no mowy nie ma, o nie. Zresztą od czasu naszej bójki nawet nie mówimy sobie cześć. Zawsze możesz go przeprosić. Albo namówić Matyldę, żeby go przekonała. Co? Chyba cię pogięło. Przecież nawet nie odzywamy się do siebie. No właśnie, miałbyś pretekst, żeby do niej zagadać. Nie, wykluczone. Nawet o tym nie myśl. Chyba też się dołuje naszym zerwaniem. A zresztą, kto ją tam wie? Dobrze, że jest pretekst z tą kapelą. Matylda? Tak, True? Cieszę się, że w końcu postanowiłeś się do mnie odezwać. No wiesz, nikt nie lubi słuchać, że jest egoistą. Nawet jak naprawdę nim jest. Wiesz, jakie rzeczy mówi się pod wpływem emocji. Tak naprawdę wcale tak nie myślałam. Tam. Całkiem niesłusznie. Naprawdę jestem egoistą. Ale za to bardzo fajnym egoistą. Przestań, bo zaraz się wzruszę. W sumie to chciałem cię przeprosić za tego Lancera. True, wiesz, że to tylko przyjaźń. Tak, ktoś mi już to mówił. Słyszałem też, że gra na perce. A, to prawda. Jest całkiem niezły. No, szukam kogoś takiego, bo zakładam kapelę. Emo? Nie, wiesz, nie lubię szufladek. To dobrze, bo Lancer już zaczął zapuszczać grzywkę, żeby... Żeby co? Żeby zdobyć cię tym, że będzie emo, co? Ale pacan. Ale co? Pogadałabyś z nim? Bo mnie trochę głupio do niego podejść i zapytać. Rozumiem, pogadam. Tylko nie rozbijaj mu już więcej głowy. No i się pogodziłem z Matyldą. Tylko... Czy mam się z tego cieszyć? Jak ją znam, na pewno wkrótce z czymś wyskoczy. Góra, dół i ostry zakręt. Z nią to cały czas taka jazda. Nigdy się nie da po prostu. Masakra. No bez jaj! Ja stąd emigruję.